Cześć, z tej strony Karol Bocian. Dzisiaj trochę opowiem Ci o datach w bawoł, jak je wykorzystywać i co można z nimi robić. I mamy tutaj kilka opcji, więc przejdźmy sobie do naszej aplikacji. Możemy sobie wziąć po prostu nasz tekst i wyświetlić current date. Więc wpisuję sobie tutaj dynamicznie dane current date i tu wyświetli nam się data obecna oraz możemy wziąć sobie datę z datetime pickera na przykład tutaj. Wyświetlić też nie tylko datę, ale i czas i następnie tą wartość wyświetlić gdzieś obok też w tekście. Więc weźmiemy sobie to i wyświetlimy tutaj to, co mamy w tym naszym DateTime pickerze value. Następnie zobaczmy, jak to wygląda. Defaultowo bawoł wyświetla w ten sposób datę. Tutaj ustawię sobie jakąś wartość, bo na razie jest pusto. Znowu jest data wyświetlana przez bawoł właśnie w taki sposób defaultowo. Nie można zmienić wygląd wyświetlania takiej daty, więc pobawmy się tym current date time. Tutaj jak mamy coś takiego current date time, wtedy możemy sobie sformatować tą datę na przykład w taki sposób, jaki chcemy. Tutaj mamy kilka opcji już zaproponowanych przez Bubble, żeby w taki sposób to wyglądało, ale możemy też korzystać na przykład extended ISO i zobaczyć, jak coś takiego wygląda. Tu mamy w ten sposób wygląd tych dat. Oraz możemy ustawić sobie samemu, jak chcemy, żeby to wyglądało, więc tutaj wziąć custom. Znaczy, tu jest bardzo dużo treści. Jak sobie zrobimy preview, oczywiście możemy te znaczki, te napisy usuwać, zmieniać i one odznaczają, co dokładnie ma się wyświetlać. Na przykład Y tutaj będzie oznaczał, że wyświetlamy rok, tutaj M, że miesiąc i tak dalej, więc możemy sobie edytować. Znaczy, ta data jest dosyć długa. Rozszerzy ją sobie, więc możemy ją sobie edytować. Jest kilka rzeczy powtórzonych, na przykład jest 6 rano AM, jest później tutaj 6:00 też wyświetlona, więc możemy sobie coś takiego zmieniać tutaj, bo tu po prostu w tym formatowaniu jest to powtórzone, aby ktoś, kto zaczyna to robić, widział, jakie są dostępne opcje i mógł na przykład usunąć fragment stąd, żeby nie wyświetlać którejś godzin. Na przykład tutaj mamy 6 AM, usuniemy sobie ten fragment tutaj. Więc to będzie ten fragment, close, zapiszemy i widać tutaj, że już ten 6 AM nie ma, jest po prostu 6:01 tym tekstem, więc możemy sobie tak formatować te nasze daty i następnie, jak usunę sobie teraz to formatowanie, z tymi datami możemy sobie robić jeszcze różne rzeczy, szukajmy current date jeszcze raz. Current date. Jak klikniemy sobie, możemy tu sformatować jako days on save i wtedy będziemy wyświetlali to w taki sposób, jak po prostu jako string i to jest trochę podobne do tego ISO, który mieliśmy tam wcześniej. Możemy tutaj dodać na przykład i jakieś ileś sekund do naszej daty, minut, godzin, dni, miesięcy, lat. Na przykład dzisiaj jest 2022 rok i możemy sobie dodać 10 lat, wyświetlić coś takiego, albo też możemy odejmować. I zobaczcie, jest 2032. Możemy też odejmować. Jedyne, co musimy zrobić, to tutaj dać przed minus 5 lat. Wtedy jak wyświetlimy sobie to, czyli dodaliśmy minus 5, mamy 2017 rok. I kolejne rzeczy, które tutaj możemy robić, to na przykład zmienić w same konkretną rzecz. Na przykład mamy teraz, tutaj jest August, więc mamy sobie sierpień, możemy cofnąć na przykład do stycznia, więc możemy zmienić miesiąc na konkretnie na przykład styczeń, więc zmieniamy sobie miesiąc na styczeń i mamy sobie miesiąc na styczeń zmieniony, ok. Możemy zmienić też na przykład rok, change year na przykład na 2000 i możemy po prostu zmieniać konkretne elementy w tej naszej dacie, więc jak tu sobie odświeżymy, mamy styczeń 2000 roku, bo tak właśnie sobie zmieniliśmy. Jeszcze raz tutaj wrócimy. Mamy też takie opcje, że możemy konkretne rzeczy zmienić w naszej dacie. Usunę sobie to. Znowu wezmę current date i przejdźmy przez kolejne operacje. Przeszliśmy przez change. Jeszcze mamy tutaj, możemy wyciągnąć konkretny element z naszej daty, na przykład dzień, albo na przykład numer tygodnia. Więc zobaczcie, mamy sobie datę. Możemy odświeżyć i zobaczyć, że mamy 33 tydzień obecnego roku, więc możemy sobie powyciągać tutaj różne rzeczy. Jeszcze raz weźmy current date. I zobaczmy, jakie jeszcze operacje tutaj są dostępne. Możemy jakieś min, max określać,
equals rounded down porównywać z zaokrągleniem w górę, w dół. Oraz jeszcze takie ciekawsze rzeczy, to jest to, że możemy budować sobie zakres. Czyli mówić, że jakieś daty będą nam tworzyły zakres od konkretnego dnia do konkretnego i wykorzystam sobie do tego datetime picker. Jeszcze raz sobie zduplikuję tutaj datetime picker i tak samo ustawimy tekst za chwilę. Tutaj ustawię initial date na current datetime. Tak samo w tym drugim datetime pickerze, więc jak będziemy odświeżali teraz stronę, to tutaj już będą od razu wartości. I weźmy sobie, wykorzystajmy tę opcję z range, czyli zakresem. Możemy wziąć sobie datetime picker a pierwszy value i zbudować sobie taki zakres, że od pierwszej daty, którą tu sobie ustawimy, do daty z naszego datetime pickera b2 value, możemy sobie później coś tu robić, na przykład ustawiać, kiedy jest początek tego zakresu wyświetlić, albo kiedy jest koniec, albo kiedy jest środek. Zobaczmy na przykład środek takiego zakresu. Ustawiliśmy w obu datetime pickerach dzisiaj, więc środek to będzie po prostu obecna data, ale jak sobie zmienię godzinę o pół godziny, to zobaczcie, tutaj jest 5:47, więc już mi się trochę to zmienia. 5:02, zobaczmy 6:00, tu mamy 6:30, 6:00, jest 6:15, dokładnie środek między tymi dwoma datami. Tak naprawdę ten datetime picker, on teraz ma, jak sobie odświeżymy stronę, to nie ma tutaj 6:30, tylko raczej 6:05, bo 6:05 jest teraz godzina, ale on wyświetla co 15 minut, dlatego jest tak trochę zaokrąglone. To inicjowanie tutaj trzeba by trochę poprawić, żeby zaokrąglić do konkretnych 15 minut, ale to tak mówię tylko obok. Dobra, mamy ten zakres, mamy tu jeszcze kilka innych opcji, na przykład możemy powiedzieć, czy ten zakres zawiera jakiś inny zakres, na przykład, czy nie wiem, w danym roku, w danym okresie jest jeszcze jakiś inny okres. Albo czy ten nasz zakres zawiera konkretny punkt. Na przykład czy ten nasz konkretny zakres zawiera current date. I tu będziemy mieli po prostu odpowiedź tak lub nie. I zobaczmy. Nie, nie zawiera. Ale jak sobie tutaj ustawimy 8:30, a tutaj mamy 6:30, więc czy current date, tutaj ustawimy sobie 6:00, zobaczcie, i zawiera. Pomiędzy 6:00 a 8:30, a teraz jest 6:06, to jest ten nasz punkt, obecna data właśnie zawiera się w tym zakresie. I możemy się tu jeszcze pobawić z takimi innymi rzeczami z tym zakresem. Na przykład też sprawdzić, czy jakiś inny zakres nakłada się na ten zakres, używając tego overlaps with, albo czy jest zawierany przez jakiś inny zakres, więc is contained by, albo czy jest po jakimś zakresie, albo po jakimś konkretnym punkcie w czasie, czyli na przykład czy dany zakres, który sobie wybraliśmy, jest po dzisiejszym dniu, albo jest przed, i tak dalej. Więc mamy tutaj różne ciekawe opcje, które możemy wykorzystywać w pracy z datami. To wszystko na dzisiaj z mojej strony. Dziękuję za Twoją uwagę. Zapraszam Cię serdecznie do subskrypcji mojego kanału oraz do obejrzenia pozostałych materiałów. Cześć!